Halo, halo widzowie, witam was w kolejnym odcinku Zbudowania Miasta. Dzisiaj chyba się zajmiemy tą strefą. Ludzie dalej nie chcą z nami tutaj mieszkać. Nie dziwię im się. No, będziemy sobie budować miasto, no tą strefę, przemysł leśny. I możliwe, że jak już zrobimy ten przemysł leśny, nie wiem czy tego nie wyrzucę. Bo to jest tylko 2000 niby. No nie wiem. On już tu długo w sumie funkcjonuje, nie? Ale pracowników nie ma. To coś za coś. Ale w sumie jak bijemy wyższy level, to będziemy mogli trochę to zmodyfikować. Dobra, zobaczymy. Dobra, jaki jest plan? Nie mam planu. Miałem zobaczyć na YouTube, ale... Praca, be like. Nie ma czasu na nic. Ja dalej chory, jak słyszycie. Nie wiem, czy w sumie tak dobrze słychać. Ja byłem ostatnio i tak zdumiony, jak sobie odpaliłem tamten filmik, że prawie tego nie słychać. Ale no, jestem zasmarkany, zakaszlony. I na czas odcinka trzeba sobie to podtrzymać. Skupiałem teraz tutaj. No w sensie, nie będę tak tego chyba na hama i tak wpychał. Muszę tak rozegrać teraz. Oj, z ściekami jest problem. No tak na styk, że tak to ujmę, idziemy ze ściekami. Dobra, wiecie co tutaj zrobimy? Tutaj trzeba... Przebudowę to trzeba dupnąć taką srogą. No to jest porażka. Coś takiego. Teraz tak, bierzemy tą rurę, będzie trzeba podłączyć pod to. Stacja przeładunkowa. Ja nawet nie pamiętam, gdzie była ta nasza główna stacja. Przetwarzania odpadów tutaj. A, jest pełna. Ciekawe też. No, troszeczkę lipa. Teraz tak, czym nie jest miejsce, dobra. Też bym tutaj przesunął more light. Trzeba wiadomo naprawić teraz rury. Jak ja mam tą rurę załapać? O, jest dobra. Dobra. Idąc dalej. Która to była? Ta co miała 7. O. Tak z dwie. Tylko to muszę ulepszyć, żeby móc cokolwiek tu postawić. Dobra. Myk, pyk, myk, pyk. Elegancko. Jak ja nad tym teraz tutaj rozmyślam? Chwila, może to trochę inaczej. Bo plan mam też taki, żeby podzielić każdą jakby taką strefę, co zrobię z tym przemysłem drzewnym, na taką małą strefę. Nie, że tworzyć 4 czy tam 5 osobnych, tylko że każdej dać pociąg. Wiem, że trochę to brzmi dziwnie, ale chcę zniwelować te korki do max, do minimum. Nie do maksimum. Myślę, że tak może na końcu, jakbym coś ruszył. Bo stąd chyba już raczej nigdzie drogi sensowne miejsce nie poprowadzę z tego, co widzę. No gdzie? No tu? No tak pointless kinda. Mieszkań na razie nie potrzebuję. Jakby to potrzebował, to nie wiem.
Ile mi do następnego checkpointu brakuje niby? Dobra, trochę mi brakuje, ale no still mam dużo miejsca niekorzystanego tutaj. Tu cały pas. No i tyle powinno starczyć, nie? Później się dokupi to tutaj miejsce i się podłączy tą część miasta z tą autostradą. Albo tu się zrobi rondo i się podłączy. A, dobra, nic się nie podłączy. A, to nie jest podłączone. No już jest. Działa, działa. Elegancko. Wracając teraz do tego budowania nieszczęsnego. Dobra, załóżmy, że pójdziemy w tą stronę, na samym końcu, nie? Co tu się dzieje? Ludzie umierają i ze śmieciami jest problem. Może chwilę im coś pomogę, bo to jest też trochę już porażka. Na maksa są śmieciary prawie, nie no, chwila. Co za droga jest w ogóle? To jest ta. Pewno? Co jest z tą drogą? A, to jest ta Malusia chyba. O, właśnie. No mi to to dziadostwo. Nawet jak prądu nie potrzebuję, to niech będzie. Niech jeżdżą. Dobra. Lecimy dalej. Dobra, tu już coś takiego się robi. Czyli chcę, muszę to cofnąć, więc nie chcąc. I musimy jeszcze w takim razie machnąć łagodzenie terenu. O, i z giga dużym pędzlem, I guess. No, większy chyba nawet. Tej wody tu nie potrzebujemy. Jedyne co potrzebujemy to tutaj, żeby było w miarę ogarnięte. No i to sobie już leci ta woda. A ona się przemiejscowi. Też ciekawe. No dobra. Tu mi zmyje parę budynków. No kilka. Set. No nie gadaj, że na pustyni mnie woda zaleje. Do czego to doszło? Dobra, ale ta woda stoi. Na strefę mieszkalną też. Podup cyło. Przecież to jest nic i to niby powoduje to, że mi domy padają. Ciekawa opcja ogółem. No dobra, oni sobie poradzą, dorośli są. A ciechy co? Dobra. Bierzmy się za to budowanie. Wyrównałem teren, więc już nie powinno być takich problemów. Na razie stawiam tą drogę zwykłą, żebym, najtańszą, żebym wiedział jak to ma wyglądać. I przy założeniu, że mój jakby rozwój strefy będzie szedł tak w tą stronę, nie wiem czemu rękoma pokazuję, to trzeba to jakoś konkretnie wymyślić teraz, nie? Mianowicie, skoro idziemy w tę stronę, to z tej strony definitywnie muszą być farmy drzew, nie? Farmy drzew potem jadą dalej i przekazują do wytwórni, do przetwórni. Rzeczy z przetwórni jadą dalej do stacji ciapongowej i wtedy wydupcają. W sumie może się nawet uda to tak
po mojemu zrobić? Nie, to byłoby całkiem fajne, shit, jakby mi się udało. Też jestem ciekaw, jakby największym problemem jest to, że nie pamiętam, jak duże były te strefy z przemysłu leśnego. Bo nie wiem, czy mi się to dużo na przykład zmieści. Nie mogę tu gdzieś wam baraków wrzucić, żeby mieszkańców na szybko podbić. Na pewno. Mógłbym, tylko musiałbym obszar przemysłowy podwiększyć, zwiększyć. Dotąd. Ilu mu tam brakuje? Dwóch. A, 50. No nie wiem, jak ja bym miał to zmieścić niby. Ja tego nie widzę za bało, co? No 50 mi jeszcze brakuje niby. O, już uciekałem z tej pracy, jeszcze nie chcą. No śmieciary to teraz gang robią, naprawdę. Gang śmieciar jest. Bez kitu, co się dzieje z tymi śmieciarami? To jest serio gang śmieciar, widzowie. Problem z umieralnością, znaczy ze zwłokami. Cmentarze to co, śpią? Znajdźcie mi krematorium. Jedno. Bez kitu, my wszystko mamy w życiu. Kto by pomyślał, że taki ludzie będą zdychać? No dobra. Zastanawiam się teraz, jak się tej wody tutaj pozbyć. Bo mi przeszkadza, tak są te kamienie. No my idziemy straight line, straight line. Jak się wody można było pozbyć w tej grze? Dobre pytanie, nie? Może tu coś było? Woda. Misja wody. O, problem z wodą. O kurde. Co ja narobiłem teraz, widzu? Jak to naprawić? Pomysł? Szybko. Aż mi grę zlagowało. O kurde. Jak to naprawię? Pomocy. Mogę to jakoś naprawić? Tak, to jest jeszcze, zaczyna modami bawić, co? No nie naprawię teraz tego. No radzę, będzie cięcie. Proszę pomyśleć, jak rollback zrobić. O, siema widzowie. Co tam u was? U mnie całkiem spoko. Jak widzicie, zaczynamy nowy odcinek, witam was. Nie no, porażka, co ja zrobiłem.
Ja nie umiem w takie rzeczy. A jestem. Nie, no jeśli chodzi o modowanie, budowanie miasta, to ja średnik taką zabawkę. Wyrównajmy może tutaj ten teren. No ja sobie zabiorę to. Zabiorę to, wyrównam teren tu. Jak krater to wygląda. No, jak krater. Może być, co mi się podoba. Nie będę narzekał na taki krater. Jedyne co będę narzekał, na tą wodę. No, muszę złapać w kanał, bo inaczej będzie lipa straszna. Dobra, teraz powinniśmy zrobić łagodzenie terenu. Co jak co? To jest łagodzenie, to jest łagodzenie. Dobra, coś takiego. No i powiem wam widzowie, że możliwe, że wrzucę jakąś, zacznę wrzucać jakąś trzecią serię na kanał. Wydaje mi się, że tak na przemiennie budowanie miasta i to tak dosyć mały entertainment dla was może być, więc będzie jakaś trzecia seryjka. Myślałem nad tym, co jeden widz napisał, żeby te Heroesy 5 nagrać, ale o chwila, Heroesy 5 mają to do siebie, że ja kampanię będę wrzucał przez rok prawdopodobnie, bo to jest, są chyba 80 parę chapterów. A jeszcze nie potrafię sobie, znaczy nie potrafię, no ciężko mi się zabrać za to, żeby sobie wyrobić jakiś sensowny grafik wrzucania, że tak to ujmę. A żeby to zrobić, to ja bym potrzebował trochę więcej czasu dla siebie. To jest one way. Więc tym jest jakby main problem. Prawdopodobnie wrzucę coś krótkiego, jakąś krótką serię. Możliwe, że nawet Metro Exodus to nowe graficznie, żeby po prostu było coś do obejrzenia innego. A nie wydaje mi się to jakoś turbo głupim pomysłem. Może się nawet wam spodoba. Myślałem też o jakichś horrorkach. Ale to musiałbym waszą opinię na ten temat poznać. Tak powoli się zbliżamy do stówki. Mam na myśli tutaj o ilość subków, ilu was jest tutaj ze mną. No jak zbyt strome zbocze. Your mom. Łagodzenie terenu. Mocny pędzel, za słaby pędzel. Dobra, już bardziej się nie da. Dawaj mi tę drogę. Nie zmuszaj mnie do użycia moda. Dobra, dawaj mu. Tak też się nie doczekam tego. Nawet niech most to będzie. Teraz zrobimy coś takiego. Nachylenie względem tego oraz tego. Może do tego jeszcze podciągniemy. Dobra, niech wjeżdżają tak sobie o na górę, jak chcą do pracy. No i
Robimy to, o czym mówiłem. No załóżmy, że dotąd. Choć dałem się strasznym overkillem, nie? Bo to będzie tak potem. Cholipka. Chwila. Będzie to trzeba jeszcze na dwie instancje podzielić. No. Już śpieszę z wytłumaczeniem, o co mi chodzi, jeszcze na dwie instancje. Mianowicie. Miałem nawet tą sześciopasmową drogę. Sorry kamyczki, jakby potrzebuję tego miejsca bardziej niż wy. Zawsze może to być jakby rejon, nasza strefa, nie? Teraz tak. Tu idzie pierwszy, nie? Tu idzie drugi. Tu idzie main road czwórka. Tak, czwóreczka. Dobrze, słyszałeś? Tu idzie czwórka środkiem. Tu idzie czwórka środkiem. Czwórka służy do tego. I te... Tutaj ta czwórka też prawdopodobnie do samego służyła. Żeby oni mi wracali. Bo... Żeby mieli po prostu drogę powrotną. No, żeby to się nie skończyło jakoś gównianie. Bo oni będą jechać tu, z kolejnymi swoimi rzeczami, potem będą wracać i jechać tak. Mam nadzieję, że nie spowoduje tym korków, bardzo bym chciał tego uniknąć. Przynajmniej wiecie, jak ja to mam mniej więcej ułożone, te FTF w głowie. Bo tak mam wrażenie, że za dużo farm tu nie wejdzie, tych leśnych. No. Zobaczymy. Najważniejsze to będzie to, żeby zrobić coś takiego. Wait. Robimy tak. Bo jak ja to teraz nie zrobię, nie oznaczę sobie tego. Albumę w tę stronę. Jak to tutaj to zrobić? I to chyba normalna. Chyba co? What do you think? I co? Chyba dobrze. Bo się wydaje, że to jest... Ok. No dobra, no będziemy się uczyć. Wait a minute. Jeszcze raz tą czwóreczkę mi daj i podłącz mnie do tego, dobra. No to jest taki max, nie? Żeby mnie przedobrzyć. Dobra, podłączymy sobie rury. Teraz tak. Tu. Ale zaraz będę narzekać na ścieki, coś czuję, wiecie? Ja bym sobie zobaczył, czy... A on tak, bo ja tej strefy nie przerobiłem, dziadowej. Alera. No ale widzę, musimy przerobić tą strefę na szybko tutaj. Znaczy, no przerobić jak przerobić, po prostu zostawić to, co trzeba. Dobra. I teraz dostawić... te siódemki. Dokładnie, to jest siódemka. Dlaczego nie mogę? Myślałem, że sobie nagrywanie wyłączyłem na szerszy przypadek. Ale nie, dobra. I teraz tak, nawet tak niech będzie. Teraz łączymy to rurą. Dobra, z uzdatnianiem nie jest problem. No, trzeba sobie zaznaczyć. Wiadomo.
No to gdzieś dotąd będzie, I guess. Dobra. Ale na to sobie chyba widzę, zakończymy odcinek. Nie chcę robić na razie długich, dopóki choruję. Także dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.